Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. 2 maja, święto flagi. Dzisiaj Mateusz Tobiasz, dalej jest 4, Marcin Bochenek, 5, Daniel Choroś, 6, Rafał Zembrowski, 10, Krystian Pieczara, 11, Bartosz Wiśniewski. Będzie centra raczej lewą nogą. Żytek. Zamykał tę akcję bodajże Szymczak. A widać, że nieprzypadkowo Lechia jest tym liderem, bo dawno nie przypominam sobie, żeby jakaś drużyna aż tak na Polonii narzuciła swój styl gry, tak jak to teraz robi Lechia, która dużo dłużej utrzymuje się od naszego zespołu przy piłce. Teraz dobre podanie. Mirecki. W wyjeździe 3 bramki, no to już naprawdę trzeba koniecznie do minimum ograniczyć te błędy. No ci zawodnicy sporo tych bramek strzelają, sporo też tracą. No tutaj patrząc przed tym meczem na wyniki Polonii, ale to może zaraz, bo teraz Sałczek ma piłkę naprawdę na nodze. Sałczek uderzenie z dystansu, ale niestety ta piłka trochę zeszła naszemu zawodnikowi. Ale dobra. Mateusz Małek będzie wznawiał z prawej strony, wysoko podszedł też Marcin Bochenek, tam po prawej stronie dając opcję rozegrania, ale to będziemy przegrywali piłkę ostatecznie przez lewą stronę. Wiśniewski. Świetnie puścił tę piłkę, zmylił tym obrońcę, świetne podanie, Cezary Sałczek, Pieczara, gol! 1-0 dla Polonii, coś pięknego. Jest bramka, świetna akcja, świetna prostopadła piłka do Cezarego Sałczek. To Choroś, świetna interwencja. Teraz sędzia nie widział, co tam się stało, znów padł na murawę jeden z graczy Lechii. I teraz stracił piłkę w niebezpiecznej strefie Krystian Pieczara. Szymczak, uderzenie lewą nogą, na szczęście nad poprzeczką. Cofanie do Szymczaka. Żytek z Szymczakiem, wymienili dwa podania. Żytek centra blokuje, na szczęście to Choroś. Ale zbierze piłkę Bocian. Kieplin. Cofają się teraz nasi gracze, mimo że jest trzech przy nim. Wycofanie do Bociana, ależ... Wznowił Alechia, Walasek. Szymczak wycofanie do Żytka, ale nie za dużo jest tutaj pomysłów, jak tę piłkę rozegrać. Teraz bardzo niedokładnie Walasek i długie wybicie piłki w kierunku Wilanowskiego. Jesteśmy po prawej stronie, ale troszkę osamotniony Pieczara. Już podłącza się powoli Małek, Wilanowski. Czy uda się ten starcie na jeden wysokim obrońcą Lechii wygrać? Niestety nie. Powstrzymany Mateusz Małek przez Walaska i to goście mają okazję do kontry. Na szczęście powstrzymaliśmy ją i Bartek Wiśniewski do Daniela Choroś. Świetnie zablokował to Marcin Bochenek. Zniszczył tę akcję w zarodku. Bramkę z autu rozpadł Wadowicz, ale dobrze. Grzegorz Wojdyga jeszcze uderzenie z dystansu, ale... Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Jedno jest pewne, wydaje mi się, Szymon, możesz potwierdzić to, co powiem. 70. minuta i zmiana Tomek Hałas za Krystiana Pieczara. Myślę, że Tomek Hałas na pewno. Zobaczymy, czy za Pieczara, ale teraz jest szansa. Mateusz Małek położył jeszcze obrońcę. Małek! I gol! Jest bramka, Mateusz Małek, 2-0, 50 minuta, tak się źle to wszystko na nas zaczynało, byliśmy cofnięci, a tutaj jedna akcja i Mateusz Małek pakuje piłkę do siatki, ciesząc się teraz tutaj na środku boiska, pięknie to się wszystko układa znów na początku tej drugiej połowy. Próbujemy teraz wyjść wysoko i kończy się to błędem Plagi. Wilanowski, wszyscy mu krzyczą, że ma czas, ale on chce podprowadzić do przodu i bardzo dobrze to robi. Wilanowski może zaatakować Cyrana, Wilanowski jest już blisko bramki. Czy to jest rzut rożny? Z dystansu, ale teraz jeszcze goście w natarciu. Teraz przechwytujemy piłkę, bo niedokładność. Wiśniewski, przydałoby się teraz dokładnie to rozegrać. Pieczara utrzyma piłkę, Pieczara do Cezarego Sałczka i kolejna kontra naszych zawodników. Można zakończyć opowiadanie. Ma sporo miejsca, Sałczek się uderzy. Aj, trochę chyba za późno, za długo czekał Cezary Sałczek. Powoli na ten zegar, 66 minut za nami. Na razie bardzo dobra gra naszych zawodników, co podkreślamy cały czas. Teraz Bartek Wiśniewski bardzo ważną piłkę wygrał, ale strzał po ziemi Bartka Wiśniewskiego. Fajnie mu piłka siadła na nodze niestety. Dalej my mamy dzięki temu okazję do zagrożenia w bramce Awdziewicza. Cezary Sałczak odstawił już piłkę w tym lewym narożniku boiska. Ruszyli zawodnicy Polonii. Jest dośrodkowanie na pole karne, ale niestety najwyżej wyskoczyli tym razem obrońcy Lechii. Teraz Marcin Bochenek. Zdaniem bocznego arbitra, który zasygnalizował, był faul. No tutaj tam na styku tej linii pola karnego, ale nie ma mowy o rzucie karnym w tej sytuacji. Dobrze, odważnie poszedł Marcin Bochenek i wywalcza dzięki temu dla nas stały fragment gry w groźnym fragmencie. Tak jakby nasz kapitan ustawiał się do uderzenia. Wojdyga właśnie to robi, ale no nie było to udane uderzenie. I od bramki Lechia. Tak jest, no mimo wszystko oryginalne rozwiązanie w naszym wykonaniu. Próbują różnych rozwiązań nasi zawodnicy, za to na pewno chwała dla nich, ale teraz to goście rozprowadzają piłkę.
Walasek do lewej strony, Kornacki, jest tam Patryk Zych, podchodzi też Bartosz Wiśniewski, który tak jak wspomnieliśmy stara się być tutaj wszędzie, ale musi tutaj załatać teraz tę środkową strefę, bo piłka szybko przerzucona do prawej strony i dalej w natarciu goście, Szymczak z dystansu, ale te strzały na razie na szczęście zdecydowanie powyżej bramki, ale jeśli chodzi o walkę w powietrzu, to też może mieć znaczenie. Ale nieudane dośrodkowanie, za głęboko, prosto w ręce Awdziewicza. Tą piłkę odzyskać i to się udaje. Teraz Grzegorz Wojdyga lewą stroną uruchamia Cezarego Sałczka, wykorzysta swoją szybkość Cezary Sałczek. Aj, szkoda teraz, że nie minął Cyrana, który już był. W zdobaniu piłki była tam ukradziona sekunda gościom z Lechii. Teraz Bartosz Wiśniewski w środkowej strefie musi tutaj wywalczyć koniecznie to Olczak. Walczy z Szymczakiem. No i na szczęście utrzymaliśmy tę piłkę. Teraz długie wybicie do Tomka Hałasa, ale już ma tutaj miejsca nasz napastnik. Doskonałe przyjęcie Tomka. Szuka miejsca uderzenia, ależ minęła ta piłka o centymetry bramkę. Dokładnie, już od ładnych kilku meczów Tomek Hałas, kiedy tylko wchodzi na boisko, to bardzo dużą chęć do gry pokazuje, ale może o tym zaraz. Marcin Bochenek w walce, sędzia nie przerywa gry. Patryk Zych odnalazł się w tym wszystkim. Zych, Hałas, ależ było blisko, ależ było teraz blisko trzeciej bramki, ale nadal mamy piłkę. Wszędzie jest teraz w tych ofensywnych akcjach Tomek Wojdyga na pole karne, są tam nasi zawodnicy. Co się dzieje? Piłka spada pod nogi Zycha, ależ tam kopanina w polu karnym. Sałczek walczy o piłkę, jeszcze przed polem karnym mamy futbolówkę. Zych, spada ta piłka na nogę Marcina Bochenka, Bochenek z dystansu, ale niestety ten strzał ponad bramką było groźnie, ale bardzo tutaj wrócić do tej gry, którą jeszcze niedawno przed kilkoma minutami prezentowaliśmy i byliśmy o krok od trzeciej bramki. Teraz goście w natarciu. Kieplin teraz dostaje piłkę i w ostatniej chwili ratuje to Sebastian Olczak. Czy uda nam się ten napór utrzymać? Teraz Kieplin przy prawej stronie boiska, przy nim Wiśniewski rozgrywa do Szymczaka. Szymczak obrócił się z piłką i przerzuca ciężar na lewą stronę. Kornacki tam już jest z Zych i Bochenek, będą starali się tę akcję rozbić. Jest uderzenie na bramkę, na szczęście Mateusz Tobiasz dobrze ustawiony, ale nie możemy dopuszczać tak łatwo do strzałów. Zagrywają spotkanie z cyklu bardzo ważnych o 6 punktów. Zdobywają dzisiaj oczywiście 3 oczka, mając już ich w tabeli 47 i oby tak dalej. Załamani piłkarze Lechii, Tomasz Wazowiecki nie wiedzą, co się stało. My się cieszymy, to nie są nasze zmartwienia. Myślę, że mecz pod naszą kontrolą i nic więcej tutaj nie można powiedzieć.